Gdzie byłeś? W Lodzie. Matka się pyta, gdzie żeś był. Codziennie to samo. Gdzie żeś był? Ojciec się pyta. No gdzie żeś był? Wracam do domu i dostaję zwiadkę, że się spóźniłem na obiad. To nie ojciec się pyta, gdzie byłeś. Gdzie byłeś? Jakbyście nie wiedzieli, że pracuję w sklepie do 6, nigdy się nie wyrobię. Trzeba było pójść na księdza jak twój brat. Nie musiałbyś pracować. Za każdym razem, kiedy wspominasz Franka Juniora, musisz się przeżegnać? W końcu jest księdzem. Tak czy nie? Ojciec Frank Junior. Twój brat. Matka nie ma zbyt wielu powodów, żeby dziękować Bogu. Jest zazdrosny o Franka Juniora! Zabij się, dobra? Ej, no! Koszula! Głupia! Spokój! Jedzcie! Jest więcej! Mamy makaron i kotlety. Co znaczy mamy kotlety? Ja jestem bez pracy! Dopóki mamy ostatniego dolara, będziemy jeść w tym domu jak ludzie. Może nawet sama pójdę do pracy. Po moim trupie! Po moim trupie! 25 lat na budowie! Zawsze przynosiłem do domu pieniądze, zawsze były na czas! A teraz co? Bijesz mnie, tak? Czy nie? Cholera jest. No już dobrze, dobrze, dobrze. Mamo! Mamo, koszula! Nigdy mnie nie uderzyłeś. Mówiłaś coś o pracy. No już dobrze. I żadnego picia przy stole. Co to za zachowanie? Nie ręką! Ale to ty zacząłeś. Ty! Nie uderzyłaś mnie nigdy. Nie przy dzieciach. Po jednym kotlecie! Nie, dobrze mi się robi. Cały dzień na tym. Nie, 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 że już byłaś. Byłam u spowiedzi, a teraz muszę się o coś pomodlić. O co? Pomodlę się, żeby ojciec Frank Junior do mnie zadzwonił. A dlaczego sama do niego nie zadzwonisz? Bo chcę, żeby on to zrobił. Syn powinien dzwonić do matki. Chwileczkę, idziesz do kościoła i to Bóg ma sprawić, żeby Frank Junior do ciebie zadzwonił. Właśnie tak. Bardzo śmieszne. Pan Bóg ma być twoją telefonistką.